Państwa, na pierwszym posiedzeniu zarząd w składzie jeszcze nie ukonstytuowanym ukonstytuował się w sposób następujący. Na prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej na następną kadencję wybrano pana Janusza Chojeckiego. Dwóch wiceprezesów. Pierwszy Andrzej Talarek i pan Zbigniew Wicherski. Sekretarzem został pan Zbigniew Michalski. Skarbnikiem pan Andrzej Kobylarz. Pozostali są członkami zarządu. Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie. Przewodniczącym został Jan Madej. Członkowie pani Halina Pernasz i pan Stanisław Czarnecki. Sąd koleżeński, przewodniczący pan Zygmunt Osak. Członkowie Aleksandra Piguła i Hubert Pomiankiewicz. Wszystkim Państwu, którzy zostali wybrani i wszystkim już funkcyjnym zarządu na czele z prezesami składam najserdeczniejsze gratulacje. Proszę Państwa, czy w tej chwili jeszcze ktoś z Państwa przed wysłuchaniem przewodniczącego komisji uchwał i wniosków zechce zabrać głos?